Aha, to po prostu taki wymóg formalny. No oczywiście. No nie, no bo ja nie znam, dlatego to mówię. To mówię po prostu, że wymóg formalny. I to jak często na to wyzienie? No zależy też od tego, na ile oni skierowanie dają. A pan lepiej? Aha, rozumiem, czyli tam jest jakiś czas okres pobytu w ośrodku i to trzeba przedłużać, tak? Tak. Na tej zasadzie. Rozumiem. To był powód pana wizyty. Tak. Ze szpitala, tak? Pan ze szpitala nie jeździł? Nie, no będą to ośrodki. To było nie, na 90-kolejną zgodę nie mogę się na kolejny pobyt w tym ośrodku. To było jak 3 miesięczne? No, mają tam, wiesz. Zaraz to się ludzie i widzimy. Jak mi się ten. A który to był moc? Na powstańcu? Do proporcie dla wolności 61 chyba podaje, bo jest wyniedziałał teraz. Ale to sędzie, a dyrekcja to stoi. No nie zabić wolności 61 do wolności 61 do wyboru. No może to tak. A dyrekcja jest na Wolnarki Polskiej. A Wilczewskiego już nie ma. Jak pisałem do nosu na Wilczewskiego. Przecież to dla mnie kosztowanie zabrał kurwa męska. Panowie, powinniście w końcu gdzieś tak spotkać. A teraz jak to myślę? Jest to jest to dobrze panowie umieścili. Tak, bo mało czasu panowie zrozumiał, sprawa weszła. Sprawa. Tutaj o zatrzymaniu w szpitalu psychiatrycznym. Przed pobytem w tej szpitalu pan się lepiej czuł niż dzisiaj. Oczywiście. I pan z każdym dniem się czuje coraz gorzej. Dzisiaj to by trochę lepiej, ale wczoraj to było totalnie normalne. A był okres, że jak to się popuściłoby to, to normalnie to było normalnie, normalnie tak. No tak, no to było normalnie. A wcześniej on normalnie funkcjonował. Oczywiście. Przed pobytem. Oczywiście. W czasie, kiedy pan korzystał z tej pomocy MOPS-u, z tego schroniska, to pan normalnie pracował? Czy pan normalnie pracował sobie po prostu? Od informacji. Pan nie ma to, że działa.
Czyli jedyne, co Pana uratowało na dzisiaj, to ten sygnał do Pana Raczkowskiego z afer prawa. I Pan Raczkowski zadzwonił do nas, bo wiedział, że to jest w Gdańsku dużo działaczy ogólnopolskich różnych organizacji i nas poprosił, żebyśmy Pana odwiedzili. Czy to był jedyny kontakt ze sobą? To bardzo średnio Pani do Raczkowskiego napisała, bo kiedy? Bo kiedy się już do niego pisała, że tego, że zamiast dać mi dziecko, dałem mi szpital psychiatryczny. I z tego na to się schodziło, ale to wczoraj Pan jeszcze zmobilizował się na nie. Nie jest sobie sam przelata do Raczkowskiego. No istotny jest też. Do tego już założyli nawet wyjazd. Trudno pisało się, ale się napisało. No super. To całe szczęście. No byśmy nie widzieli o tym, że Pan czyli my byśmy nie wiedzieli, czy króciutko popyt tutaj jest efektem Pańskiej 18-letniej walki z tym naszego syna. Nie, bo to ten plastik stawił to tak, to ja tak traktuję. Bo przecież bo pomijając inne sprawy, że dobrze trzeba odsunąć, dobrze nie może tego też przetrwać, że to jest sprawa. Strasburgu, kiedy Pan udowodnił, że państwo polskie złamało prawo pańskie i Pana dziecka do życia w rodzinie. I muszą zapłacić za to odszkodowanie. No mało tego, z tego co... Dobrze. Z tego co zrozumiałem, to po prostu też w ramach już tego życia, tego walki o tę moc. On też walczył i sprawił